Począwszy od roku 2016 stoimy przed takim 2-3-letnim okresem rozkwitu energetyki fotowoltaicznej w Polsce w schemacie mikrogeneracji, ponieważ myślę, że dokładnie pójdziemy taką samą drogą jak Niemcy, Czesi, Bułgaria, Włochy, czyli kraje, w którym w momencie, kiedy pojawiły się te możliwości finansowe, klienci, którzy mieli możliwość finansową i techniczną z uwagi na posiadany dach bądź grunt, takie instalacje montowali. Prognozy mówią o tym, że do końca roku 2017 w Polsce ma być 200 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ja całkowicie w nie wierzę. Myślę, że jest rynek na to i myślę, że są klienci, którzy są absolutnie zainteresowani. Będziemy tak naprawdę ograniczeni tylko naszymi rynku możliwościami przerobowymi, jak szybko zdążymy te instalacje zainstalować, ale jestem przekonany, że w roku 2018 w Polsce będzie 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, ponieważ absolutnie są na co zainteresowani klienci, zarówno firmowi, jak i indywidualni. Proszę spojrzeć na to, co się stało z programem Prosument w tym roku. Gdyby ten program działał tak, jak był zamierzony, to pewnie już w tym roku mielibyśmy w Polsce 30-50 tysięcy sprzedanych i zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznych, a tak nie jest, bo program Prosument zawiesił przyjmowanie wniosków i tak naprawdę dopóki taka szybka ścieżka dla klientów indywidualnych się nie odbuduje, nie stworzy się w jakimś innym banku albo Bosch nie poprawi swoich własnych procedur, to ciężko jest mówić o lawinowym przyroście instalacji konsumenckich. Natomiast jasne jest, nawet patrząc na cyfry, czy to na liczbę wniosków, czy to na włączną wartość wniosków złożonych do Bosia, jasne jest, że ten popyt jest, on po prostu tylko czeka, aż zostanie uwolniony.